witam w Gdańsku i w Radoszynie. Pogoda Amral debiutuje. Gołębie puściliśmy dwa dni temu w pary, także można zobaczyć, jak wariują. W związku z tym, że było dużo różnych zapytań pod pierwszym filmikiem, w szczególności młodzi hodowcy prosili, żeby coś podpowiedzieć, opowiedzieć o parowaniu, jak to zrobić, to ja może tutaj krótko powiem o najczęstszych błędach, które hodowcy popełniają, czego nie należy robić moim zdaniem, a co warto zrobić. Przede wszystkim takim jednym podstawowym błędem, który hodowcy robią na gminie, to jest, że przed samym parowaniem robią różnego rodzaju kuracje, w szczególności na rzęsiska, na odrobaczanie. Wydaje mi się, że to jest niewłaściwe, bo niektóre z tych środków wpływają na płodność u gołębi, także nie zalecałbym tego robić przed samym parowaniem, ewentualnie gdzieś miesiąc, półtora, żeby te gołębie, ta substancja zdążyła się wydalić z organizmu, żeby się odbudować i po prostu wtedy możemy przystąpić. Albo tak jak ja teraz będę robił i co na przykład wcześniej nie miałem czasu swojej gołębi pobadać, to się zawsze mówi, szef chodzi w dziurawych butach, więc zrobiłem tak, gołębie puściłem w pary, potem następnie, no, jak zaczną powoli nosić słomę już do misek lęgowych, to wtedy dopiero przeprowadzę im badania i gdy siądą na pierwszych jajkach, jeżeli coś będzie, to wtedy będę leczył, bo największych błędów jest, że hodowcy teraz, kiedy mają gołębie młode, próbują gołębie gdzieś tam badać, ewentualnie leczyć. Ja uważam, że kiedy karmią gołębie młode, to nie powinniśmy tym gołębiom nic podawać, żadnych antybiotyków, żadnych rzeczy, jeżeli po prostu nic się nie dzieje, nie robić takich kuracji, bo osłabiamy na samym wstępie ten młody organizm, który po prostu się dopiero tworzy. Także czym więcej będziemy podawać tym gołębiom, tym gorzej. W szczególności pamiętajcie o jednym, jeżeli my będziemy to dawali zarówno z wody czy z karmy, będziemy leczyć gołębie dorosłe podczas odchowu młodych, to de facto te gołębie nie przyjmą nawet tej dawki, a większość tej dawki przyjmą gołębie młode i bardzo trudno jest wycyklować tak, żeby tam gołębie odseparować, te pokarmić dopiero wieczorem, kiedy nie karmią młodych. Także uważam, że takie leczenie gołębi podczas odchowu młodych jest jak najbardziej niewłaściwe i nie należy tego robić i to jest jeden z takich największych błędów. Jeżeli chodzi o odchów młodych, no to co ja u siebie stosuję, to co pokazywałem na wcześniejszych filmach, bazuje na tych środkach Florisa, ale też chciałbym przestrzec, że jak gołębie się wyklują te pierwsze 10, 12, 14 dni, kiedy są na papce, ja u siebie na karmę nic nie stosuję, ponieważ te gołębie karmią papką i często mieliśmy takie przypadki, że hodowcy stosowali na gminie jakieś za dużą ilość środków i po prostu problemem było to, że te wole młodym się zaklejało. Nie wiem w jaki sposób, ale po prostu gołębie zdychały, nic z nich nie wychodziło, żadne badania nic nie wykazywały. Nagle klient odstawia wszystkie środki, które podało na karmę i jest boskie, że tak powiem, uzdrowienie. Także uważam z tym też. Dopiero jak te gołębie są, powiedzmy, w okresie takim, że pałki obrączkujemy, je albo są troszeczkę starsze, są na stałym pokarmie, wtedy można jakieś tam rzeczy podawać, witaminki, elektrolity, drożdże, probiotyki, żeby po prostu to budować ten młody organizm. No, jeżeli chodzi o cele, no to ja tu stosuję bardzo prostą, starą konstrukcję. Będę robił to w ten sposób, że do celi będę wkładał, oczywiście to wszystko będzie jeszcze jutro odkurzane, będziemy to dokładnie sprzątać, ale jak ja to robię? No, pod tą kratkę będę sypał troty, tutaj gołębie będą sobie postuchowały, na to daję miskę i wtedy jak to, i tutaj one sobie zbierają słomę, którą wcześniej przygotowałem w kartonach, bo niektóre pary, w związku z tym, że w tym roku nie mam czasu, to rotniki będą sparowane tak jak Pan Bóg je stworzył, czyli same się dobierają. I w związku z tym, że gołębiami młodymi nie będę leciał, bo mam tą ligę, będę tym się zajmował. Także wszystkie gołębie młode, które tu zostaną wychowane, może prawie wszystkie, że tak powiem, trafią do hodowców. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to się proszę odezwać, bo no jest tutaj z 30-40 par, dokładnie nawet nie wiem, będę robił spis za chwilę. 30-40 gołębi, przepraszam. O parach tyle nie ma, bo tych gołębi do lotu będzie około 50, a czegoś jest więcej, czegoś jest mniej. Robiliśmy tu selekcję z kolegami na jesień. Zostały moim zdaniem fajne gołębie i to chyba będzie ostatni rok, kiedy tymi gołębiami po prostu polecę. Potem już definitywnie z tej posesji, na której jestem, kończę to notowanie. Będę próbował się przenieść na nową, ale to już gdzieś tam w przyszłości opowiem więcej szczegółów. No i co, na tą tutaj chwilę to koniec. Nie będziemy przedłużać i pokażemy jeszcze gołębie, jak my parujemy w tych naszych nowych klatkach, ale to w innej, że tak powiem, w innej scenerii. Jeszcze raz drodzy, takie odnośnie karmy, bo uważam też, że wiele osób podaje za mocną karmę w samym etapie parowania i te samce są za agresywne, jest tam za dużo jakby nasion strączkowych, więc zwróćcie też na to uwagę. Ja tu w swoich gołębi stosuję tę karmę zrobioną przez Rafała Pasonia z Tornasa, to jest parowanie lekkostrawna, to podaję w pierwszej fazie.
A potem jak już po prostu poniosą jajka, się sparują dobrze, to dokładam do tego inną karmę, żeby odbudować, plus te rzeczy, które cały czas tam gdzieś pokazuję. I tak ta karma wygląda, to już tam sobie jeszcze domieszałem trochę tej białkowej. Z tym, że też do zadosty, jeżeli karmicie gołębie młode, gołębie już to odchowujecie, to uważajcie na to, żeby też tych gołębi za dużo białka nie podawać, bo niektórzy to tak się napali na te białko, że trzeba białko, że sypią tylko groch. I po prostu zostaje to w karmiku. Jeżeli czegoś zostaje w karmiku, to są dwie rzeczy. Albo jest problem z ziarnem, albo czegoś jest za dużo. I tutaj na to też należy zwrócić uwagę. No i co? No zaraz jeszcze przejdziemy do ostatniego, że tak powiem, boksu. Pokażemy, co tam po prostu, jak my parujemy u siebie gołębie, które na przykład ciężko sparować. Ja to mówię, tak jak cały czas mówiłem, pół wiadra. Nie bawi się tam żadne jakieś zakrętki dawkowania. Dwie zakrętki na takie o... połowę, trzy czwarte, zakręcam to i po półtorej miarki tego chrybiotyku sypię energetycznego, fajna moim zdaniem, tylko najpierw, o, ważne, bo już popełnił błąd, najpierw ważna rzecz, że trzeba to wymieszać, bo jeżeli wy to zasypiecie od razu, to się kulki podchodzą. Teraz wiedzę, to wszystko już wymieszałem. Ma to sens i tak samo z tym z podawaniem leku. Najpierw trzeba to wszystko wymieszać, a dopiero obsypywać troskami. No i to już w miarę pokrojone. No i teraz kupię sobie nie wszystko do jednej kupy. Tu te drożdże, dlatego że mam tych młode na odchowie. Teraz to wymieszam i dodam jeszcze po pół miarki, bo nie chcę sypać. No i jeszcze do tego, bo tej karmy jest dosyć trochę, dosypuję syp. To jest też fajne, że to w workach można to sobie schować. Akurat to mi się bardzo podoba, bo nie widziałem chyba w żadnej innej firmie takiego pakowania. No i co, miszmaszunk przygotowany. I na tych, że tak powiem, rzeczach, czyli na karmie z Fornasa, ale stworzonej przez Rafała Pasonia, będą gołębie ligowe. Dodatkowo te środki będą używane w Kowa Liga, plus ten grid i oczywiście MMK od Jurczyka. Ale MMK, kurde, panowie, jeszcze nie mamy. Problem jest z transportem. Wydaje mi się, że na święta już przyjedzie wujek z Niemiec i przywiezie odpowiednią ilość. Także jak tylko będzie MMK, to nagramy jakiś filmik i powiemy, że jest MMK. Mamy nadzieję, że zajączek nam przyniesie. No i co, tutaj tak jest to przygotowana karma. Idziemy zobaczyć do tych dziadów moich. Mamy wątkę zimowy, gdzie Stefan był. Także tutaj jeszcze ciągnę drugi lęk. Pierwsza drużyna już pojechała na Krakusa. Także Koba Winter już jest na Krakusie. No i to i po prostu daje, jak widać, w karmiku nic nie zostało. One sobie tu bardzo chętnie jedzą, mają do oporu. Z tym, że zawsze robię tak, że muszą zjeść wszystko. Nie ma tak, że coś tam zostawiają, albo jak zostanie trochę, to oj, nieco dosypuje. Nie, no nawet robię tak, że czasami one się przegłodzą, zjeden taki powiedzmy posiłek i powiem, że potem nie ma problemu z jedzeniem. No tu, drodzy koledzy, taka ostatnia podpowiedź, jeżeli chodzi o parowanie. Na to też jest dużo błędów, że na siłę hodowcy zamykają parę w celi, przychodzą rano i jedna, że tak powiem, jeden gołęb jest oskalopowany albo pobity tak strasznie, że traci oczy, czasami nawet wręcz trzeba go zabić. Trzeba to zwrócić uwagę, czy gołębie po prostu idą ku sobie, nie są za bardzo agresywne, dlatego z tą karmą też trzeba uważać, żeby nie sypać za mocno tych oleistych i pobudzających takich po prostu karm, żeby te gołębie nie były za mocno agresywne. A ten koszek, który pokazywaliśmy wcześniej, są o tyle fajne, że zobaczcie, tu akurat mamy gołębie, które chcemy sparować, gołębie nigdy nie były. Ten gołąb przyszedł dosłownie dzisiaj rano pocztą, bo to jest akurat naszego kolegi ze Stanów. Mamy te gołębie mu sparować i wysłać na Krakusa. Także tutaj daliśmy im jedzenie, picie. Samiczka już była u nas 2 tygodnie. Ona jest taka, powiedzmy, spokojna, ale ona sobie siedzi tu w środku. Ma tą przegrodę. Razem z samcem mają wspólne karmienie. Tutaj się łatwo wyciąga, na spokojnie na parę dni to wystarcza. Tam jeszcze jest na grid. No i potem, jak one już będą ku sobie, tak, to po prostu te kratki przejściowe tutaj dajemy na bok. Likwidujemy to, karmidełka przekładamy na jedną ze stron i cały taki boks
łącznie z takim plastikowym, że jest na, po prostu na ręgi. I to też bardzo fajnie na kwarantannę. Także taka jeszcze ostatnia podpowiedź, a to powiem panowie, że jest super, bo to potem można sobie zrobić tak, że albo wyciągnąć taki jeden, albo po prostu tutaj tytytką podpiąć i wtedy gołąb będzie skakiwał do celi, bo tego nie będzie, prawda? Także no jest to ciekawe rozwiązanie. Dobra, nic, dajemy to, bo to na Krakusa ma iść, najwyższa pora. Jeszcze i tu wyniesiemy drugą parę, gdzie pierwsze jajka przełożymy, a ona odchowa drugie, żeby cztery z tej pary wysłać. A to jest coś od Andreasa Drapy, ten kolega ze Stanów nabył, potem wysyłamy je do Stanów. On dziki jest strasznie, bo wczoraj przed pocztą. A tutaj jest przepiękna samica, którą kolega kupił, ale nie mógł. I od Leszka Piersiaka, ale przepiękny, przepiękny gołąbek, bardzo ładny. I to będziemy parować i będzie jechało na Krakusa. No i tu jeszcze potem dokładamy swoje pary. Parę par też ma jeszcze przyjść od tego kolegi ze Stanów, także nowy taki projekt, który będziemy robić. Jeszcze nie wszystko jest gotowe, ale trzeba zacząć, bo pogoda dopisuje. Także drodzy hodowcy, zapraszamy do obserwowania naszego kanału, bo otworzyliśmy kanał. Będziemy publikować różne rzeczy z wyjazdów, z tego co się dzieje przy postępach ligi. No i gdybyście jakieś mieli pytania, to piszcie w komentarzach, będziemy starali się na nie odpowiadać.